Cześć. Słuchajcie, ten materiał został nagrany 2 tygodnie temu razem z materiałem, którym robiliśmy silnik u Bartka Stolarskiego. Także ciągłości na chwilę obecną nagrań nie będzie, ponieważ jak wiecie, dla naszego i waszego bezpieczeństwa wszyscy zostajemy w domach i walczymy wspólnie wszystkimi siłami z wirusem. Żeby temu zapobiec, żeby wszystko wróciło do normalności, żebyśmy jak najszybciej mogli powrócić na tor, do swoich zajęć, tego wszystkiego, co każdy z nas kocha. Także zostańcie w domu, zostańcie w garażu, dbajcie o siebie i o swoje rodziny, uważajcie, myjcie rączki i zapobiegajcie i wszystko wróci do normy jak najszybciej. Także z mojej strony ja na chwilę obecną zawieszam nagrywanie tych odcinków, ponieważ do Mapadama Motorsport i do Bartka Stolarskiego muszę pokonać drogę 300 km, a jak wiemy, bezpieczeństwo przede wszystkim, więc zostańmy wszyscy w domach i cieszę się, że ze mną byliście przez te, to już jest ósmy, dziewiąty odcinek, liczę szybko w pamięci. I jeśli chcecie, wróćcie do tych pierwszego, drugiego, jedźcie od początku całą tą serię, zobaczcie sobie, jak to wyglądało i mam nadzieję, że w niedługim okresie czasu wrócimy i pokażemy Wam Nissana, na jakim jest etapie. Prace cały czas oczywiście się odbywają, silnik się składa, wszystkie pozostałe rzeczy, jeśli chodzi o Nissana, jak najbardziej też normalnie firmy pracują. Będziemy go składać do tego momentu, gdy ruszymy dopóki są możliwości, będziemy mieli wszystkie dostępne części. Też mamy informację, że pierwsza runda serii Drift Masters, czyli tej, w której będę startował, została przeniesiona na inny termin. Pierwszą rundę rozpoczynamy w Płocku 6 czerwca. A jeśli chcecie się dowiedzieć, co dzieje się z projektem, to zapraszam na mój Facebook, na mój Instagram, więc tam będziecie na bieżąco widzieli, jak to wygląda. Na chwilę obecną mówię, zawieszamy filmy na YouTubie, także cieszę się, że byliście. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, dużo zdrówka, do miłego, cześć. Tu niedługo zagości 6 cylindrów, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, ale będą w rzędzie, czyli tak, wyląduje silnik 2JZ o pojemności 3,4 litra, więc będziemy mieli dosyć tutaj dużo miejsca, ale wierzcie mi, każdy centymetr zostanie zagospodarowany i z każdym dniem będzie tutaj coraz więcej tych rzeczy, więc docelowy słupek już w następnym odcinku będzie już tutaj zamontowany, więc zobaczycie go na pewno i jedziemy z tematem. Cześć! Jesteśmy przed momentem, gdy silnik, który zobaczyliście tydzień temu, czyli 2JZ to pojemności 3,4 litra, znajdzie się tutaj w tym miejscu. Więc Paweł, jesteś zadowolony, że akurat na ten silnik padło? Tak, ja osobiście jestem bardzo zadowolony, bo jest to bardzo dobra jednostka i osobiście cieszę się z tego, że wybór padł właśnie na JZ-a. No, dodam, że ten wybór został podyktowany przed różnymi fajnymi i mniej fajnymi rzeczami, także tak jak mówisz, no to są plusy takie, że tak się stało. Paweł jest zadowolony. Ja na chwilę obecną oswajam się z tą myślą. Jak mnie znacie, wolałbym V8-kę, no bo ten silnik znam i chciałbym, żeby zagościł taki pod maską, jednak dla mnie jest to pewnego rodzaju nowość i Paweł telefonicznie i usilnie cały czas na żywo mówi mi, że będę zadowolony i będzie super. Będzie pan zadowolony. I że odcina będzie grała, a dla mnie to jest to, no mówię, jest to niewątpliwie nowość, wyzwanie. I tak szczerze wam powiem, że rok temu, jeśli ktoś do was by przyszedł i powiedział, że już będzie jeździł S15 z 2JZ-em, to chyba bym mu powiedział, że prędzej w szóstkę trafię, niż za sterami takiego auta usiądę i moja droga driftingowa przebyła, nie wiem, całą galaktykę i jestem w takim miejscu i punkcie, gdzie nie spodziewałbym się, że będę. Dziękuję firmie FMIC za tą możliwość i no cieszę się, że ten samochód będzie zupełnie inny, w innej całkowicie konfiguracji niż BMW, z którym jeździłem, bo dla mnie jest to pewnego rodzaju wyzwanie i myślę, że jako kierowca będę mógł pokazać coś nowego, nauczyć się czegoś nowego, a to też jest ważne. A więc jakie prace czekają nas, żeby ten silnik tutaj się zmieścił? Zmieści się? Zmieści się, no oczywiście.
Jakie prace czekają? No najpierw, jak już sam silnik zagości pod maską, w komorze silnika, zostanie osadzony na łapach, no to pozostaje nam montaż całego sprzętu, czyli kolektora ssącego, kolektora wydechowego, zrobienie dolotów, kuler mamy już osadzony, także to tak naprawdę samo połączenie potrzebujemy z jednej i drugiej strony. No co jeszcze? No osadzenie turbosprężarki, no i jakieś wszystkie pozostałe rzeczy, jak cewki, wtryski, listwa paliwowa i tak dalej. No cały sprzęt silnika zostaje nam zmontować. No i to byłoby na tyle. No. Tak szybko się o tym mówi, ale trochę pracy to wymaga. No, widzicie trochę złotko. Złotko zostało specjalnie wyłożone tutaj, żeby po pierwsze nie odparzyć lakieru, a po drugie nie przenosić tego ciepła, które będzie emitował silnik oraz turbosprężarka do wewnątrz, do kabiny, więc mimo czarnego koloru staramy się, żeby miał w miarę chłodno i przyjemnie tutaj w samochodzie, także jest to też taka nowość, bo tak naprawdę dużo osób zapomina o termoizolacji, a naszym zdaniem, jeśli jesteśmy na tym etapie, to warto ją wykonać. Też są termoizolacje w srebrnym kolorze, my zdecydowaliśmy się na złoto, bo ładnie wygląda pod maską i zresztą możecie sobie wejść do znanego sklepu FMIC, dzisiaj mam inną bluzę, a przyzwyczajenie już pokazałem, więc możecie sprawdzić tą ofertę, jak wygląda. Dodatkowo jeszcze mamy złożony cały spód do auta, czyli jakieś elementy zawieszenia, wózek, dyferencjał, to wszystko już jest na swoim miejscu. Zobaczcie, dodatkowo już jest poprowadzony układ chłodzenia, czy będziecie widzieć, oraz paliwa. Także to już też jest upięte. Czekamy jeszcze za układem hamulcowym, ponieważ z tyłu będziemy mieli cztery tłoczki. Jeden do hamulca nożnego, jeden do hamulca ręcznego. Także będą to dwa oddzielne układy. No i oczywiście przód. Będą to dosyć dużych rozmiarów heble, ale to pokażemy Wam, jak będziemy mieli je na miejscu. Czekamy też za adapterami dla nich, więc tutaj też jeszcze chwila, myślę, w następnym odcinku już je na pewno przedstawimy, już będą zamontowane na aucie i za nimi czekamy, bo też nie mamy amortyzatorów pozakładanych, tych nowych, których już zobaczyliście wcześniej. Wewnątrz samochodu nie montujemy też foteli i innych rzeczy, bo one na chwilę obecną będą przeszkadzać. Tak, będzie zamontowany podtlenek nitro, butla i inne rzeczy też z wewnątrz kabiny zajmą się. W następnym odcinku zrobimy unboxing takiej instalacji, sobie zobaczycie, jak ona wygląda, więc wnętrze nabiera powoli kształtu. Jesteśmy z tyłu auta, więc widzicie, że już zaczyna się robić kolorowo i błyszcząco. To, co żeśmy rozebrali, teraz składamy na gotowo. Jeszcze mamy folikę, to żeby się, wiesz, nie zadrapało, żeby było cały czas ładnie. I no, idziemy teraz w nowym kierunku. Kabelki się pojawiły, Paweł. Tak. Wszelkiego rodzaju. Jeżeli chodzi o wiązkę elektryczną na tylną część pojazdu, to jest ona już też położona. Jeszcze nie wszystkie kostki są skończone, nie wszystko jest zapinowane, ale też jest już to w trakcie, także za lada chwila jakby cała tylna część samochodu będzie już wykonana, no bo wszystkie przewody już są podłączone, chłodnica jest na miejscu, wiatraki również, instalacja do wiatraków, do pompy wody, do pomp paliwa jest już też na ukończeniu, więc za bardzo niedługo kończymy pracę z tyłu auta. Niezły makaron tutaj mamy, tak naprawdę, bo jest tych przewodów, wydawało się na początku, że jest mało ich, ale całkiem sporo. No tak, mamy trzy pompy paliwa, mamy dwa filtry, mamy pompę wody, mamy chłodnicę i mamy swirl pod. Wszystko to trzeba połączyć przewodami i zasilić w prąd za pomocą kabli, więc troszkę tego się nazbierało.
ale robi wrażenie. Kolorowo. Wszystko ma swoje miejsce, więc... Jeszcze mamy Flex Fuel, kolejny, o którym zapomniałem, który wymaga i prądu, i przepływu paliwa przez niego. Także mamy jeszcze kolejne przewody. Więc na chwilę obecną wygląda sprawa tak, że driftowóz niby niczego nie ma, ale zobaczcie, jakie jest duże zapotrzebowanie na prąd, bo jeszcze mamy wiataki tylne, które naprawdę zużywają bardzo dużo voltów. Dodatkowo mamy pompy, które niewątpliwie też potrzebują trochę prądu. Na dole jest chłodnica paliwa, która też potrzebuje prądu. No i też bardzo wydajna pompa wody. I wierzcie, że akurat w driftowozach problemem jest zapotrzebowanie w prąd. I to bardzo duży prąd. Dodatkowo będziemy mieli wspomaganie elektryczne. I pojawia się też tutaj problem i będziemy go rozwiązywać. Pojemność, wydajność alternatora nie może być taka jak gdzieś w seryjnym samochodzie lub też w seryjnie jak silnik 2JZ ma montowany, bo on jest po prostu za mały i będą się pojawiać problemy po prostu z ładowaniem, będzie auto niedoładowane i tego prądu będziemy mieli za mało, stanowczo za mało. I myślimy, znaczy mamy już jakieś gotowe rozwiązanie i czekamy na tak naprawdę na ten alternator, żeby się u nas pojawił i żeby podołał temu wszystkiemu. W samochodzie nic nie mamy, ale prądu jest potrzeba, jak w bardzo dobrej limuzynie. No, można by przypuszczać, że samochód sportowy, a tym bardziej driftowóz nie jest wypełniony elektroniką, no ale jednak tych rzeczy elektrycznych ma sporo, więc tak, że Grzesiu wspomniał, trzeba to jakoś zasilić, więc dlatego no, trzeba też brać pod uwagę na przykład to, że będzie potrzeba zamontowania mocniejszego alternatora. Dodatkowo jeszcze nie wspomnieliśmy, że jest wentylator do wspomagania. Wentylator dodatkowy jest do chłodnicy oleju i dodatkowo jeszcze będą dwa wentylatory do intercoolera. Tak, wyciągające gorące powietrze z niego, bo żeby też tam się tam żadna poduszka nie robiła, tylko żeby ten przewiew był delikatniejszy, bo mamy też dosyć mocno zabudowany zderzak. Paliwa jeszcze. No, chłodnicę paliwa, tak. No, chłodnicę paliwa też żeśmy mówili, chyba już mówiłem wam, ale jeszcze jest chłodnica paliwa pod spodem, która też ma dodatkowy wentylator. I to chyba wszystko, co... No i wspomaganie, to już też wspomniałem. Tak. Elektryczne i no i oczywiście komputer trzeba zasilić i wszystkie rzeczy dookoła, więc no jest tego ogrom, a to wszystko musi pracować w jednej chwili, w jednym czasie. Czyli w sumie ile będzie wiatraków w samochodzie? Za dużo. Policz na szybko. 1, 2, 3, 4, 5, 6 według mnie. Chłodnica oleju, chłodnica wspomagania, intercooler, chłodnica paliwa. Intercooler 2. 2. To czyli będzie... Jeszcze raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak? Tak, 7 wentylatorów. No. 2 na chłodnicy wody, 1 na chłodnicy paliwa, 1 na chłodnicy oleju, 1 na chłodnicy płynu do wspomagania. Wyższa matematyka warsztatowa. 2 na interkulerze. No i koniec. No i elektryczne wspomaganie. No to tam jest bez wiatraka. No ale jest dosyć prądożerne. Tak, tak, to się zgadza. A cóż to za pudełeczko piękne, Pawełku, wyczekane, ostatnio niepokazane. Tak, to pudełeczko pełne magii i błyszczących kolorów. Jest ładnie w środku? Jest bardzo ładnie. Wiesz, że to będzie moja taka pierwsza piękna skrzynia. Nigdy jeździłem, owszem. I ostatnia, gwarantuję. I ostatnia? No, nigdy, ale to nigdy nie będziesz musiał jej zmienić. No, ale dlaczego? Jest taka bezusterkowa? Myślę, że z tych dostępnych na rynku to jest najmniej usterkowa, a poza tym ma bardzo dogodne warunki serwisowania. Dlatego też wybór padł na taką, a nie inną skrzynię. Dodam wam, że Paweł nie pracuje w tej firmie i nie jest handlowcem, żeby tak zachwalać ten produkt. Mówi to z przede wszystkim własnego doświadczenia, bo jego skrzynia tam leży ładnie przykryta i czeka też na montaż. Tak. Zresztą widzieliście ją nieraz, bo była też przymierzana do mojego samochodu, ale dobra, to uchylimy wam rąbka tego tajemnicy. Dobra, już rozpakowałem wcześniej, bo było ciężko się do niej dostać. Piękna, pachnąca, niezużyta. No dobra, no to trochę zawiedziony. Są takie małe, to wytrzymie? Tak, no myślę, że jest w stanie znieść bardzo dużo. Jest w specyfikacji do 1600 Nm, także myślę, że tyle no, nie ma...
nie ma potrzeby, żeby uzyskiwać, a nawet byłoby ciężko. Uklęknijmy, czy nie będzie nas lepiej do wykadrowania. Więc pan operator na pewno się zadowoli z tego. Czyli dla mnie jest bardzo mała. Powiedz mi tak, ma biegów 5. 5 biegów, tak. Nie zdecydowaliśmy się na 6 ze względu na koszt, bo każdy bieg jest dodatkowym kosztem. Każdy bieg później trzeba wyserwisować. Mógłbyś nie strzelać? Słyszeliście? Tak, jest euforia bąbelkowa. Może mi ją do driftowozu trochę włożyć. I mamy pięć biegów. W zupełności to wystarczy. W naszej opinii oczywiście są różne szkoły, ale mamy też dyferencjał, który pozwoli nam zmieniać poszczególne przełożenia, więc spokojnie damy sobie radę. I teraz Paweł, może powiedz pokrótce, jak ta skrzynia jest zbudowana, czym się skrzynia sekwencyjna od zwykłej skrzyni w układzie H? No tak, pierwszą taką zmianą, czy tam różnicą, którą zauważy kierowca, to jest sposób zmieniania biegów w tej skrzyni. W skrzyni w układzie H, nawet jeżeli chodzi o skrzynie kłowe, no to też mamy większość z nich w układzie H, czyli biegi zmieniamy jakby ruszając lewarkiem i w lewo, w prawo oraz do góry i na dół, tak jak w normalnym samochodzie z skrzynią manualną, w seryjnie produkowanym. A w skrzyni sekwencyjnej zmieniamy te biegi tylko do przodu i do tyłu. Jedynkę wbijamy do tyłu i reszta biegów wyżej do tyłu, a redukujemy do przodu. Za pomocą takiego wodzika, który pewnie pokazywaliśmy już w poprzednich odcinkach, możemy wrzucić luz i bieg wsteczny. No a jeżeli chodzi o samą budowę, no to jest to no, trochę inaczej zbudowana skrzynia, bo jest na prostych zębach. Więc no jest to totalna inna konstrukcja, jeżeli chodzi o skrzynię sekwencyjną, a zwykłe skrzynie manualne. Także no, wygląda na małą, podobno jest mocna, jest precyzyjna, pozwoli mi, przede wszystkim w drifcie jest problem, że jak mamy przekładkę i przekładamy się z łuku, czasami ta ręka, gdy mamy ten balans transfer masy, czasami my też się kiwamy i ta ręka potrafi nam uciec z pół centymetra, mimo że nam się wydaje, że jest ok, ale też nawet samo przecież, że samochód, silnik, skrzynia jest zamontowany niby na poduszkach poliuretanowych, ale one też się delikatnie ruszają. Przez to też nam wydaje się, że powinniśmy trafić w układzie H przykładowo z czwórki na trójkę, gdzie jest bieg w linii, a wierzcie mi, że się to nie udaje i potrafisz czasem piątkę włączyć, no to piątkę to dobrze, gorzej jak włączysz bieg numer jeden, no to już całkiem jest niefajnie, ale na ogół trzeba się pilnować, żeby w te biegi trafiać. Tutaj mamy to... Mówiliśmy w ogóle, jak się nazywa ta skrzynia? Nie mówiliśmy. Ty, czekam aż... Zagadkę dla widzów? Właśnie. Paweł używa tej skrzyni, więc będziecie wiedzieli. A zagadka dla was w komentarzach może wpisujcie. Nie no, ten kto wie, to wie, ale powiemy chyba, jak się nazywa. No, jak już tak no chwalimy, nie powiemy. No. Chwalimy, to nie wszyscy nie, wiedzą. Nie, no. Nie powiemy, więc jak chwalimy, to muszą sami znaleźć. Jest tych producentów, jest to produkt europejski. Tak. Możemy wam zdradzić. Tak, w drifcie są popularne dwie marki. Ta akurat jest bardzo mało popularna i mają... Jeżeli chodzi o drifting w Polsce, to... Drifting w Polsce, jest mało popularna, mają Paweł. Tak, i jeden z moich klientów, a trzecim samochodem do driftu z taką skrzynią będzie pan Grzegorz Chybki, ale warto nadmienić, że te skrzynie są używane w innych dyscyplinach. Używają czołowi zawodnicy w rallycrossie? Tak, i jeżeli chodzi o europejski, polski rallycross, bo w Mistrzostwach Polski też są co najmniej dwa samochody na takich skrzyniach, ale i samochody nawet w Mistrzostwach Świata rallycrossowych używały tych skrzyń. Zresztą jeden z samochodów, który jeździ w Polsce, jest właśnie w specyfikacji Mistrzostw Świata ze skrzynią tej marki. Zresztą bardzo podobną jak ta. Charakterystyczne złote wstawki, to po tym najłatwiej idzie poznać skrzynię tej marki. A co to jest? Opowiedzmy może. Bo to jest dzwon, czyli część, która pozwala nam połączyć skrzynię poprzez jeszcze adapter razem z blokiem silnika. Pokazuję i objaśnię. Tak, może przesuniemy. Tak, dzwon będzie... Odwrotny. Oczywiście. Zasugerowałem się napisem. Tak, będzie sobie to zamontowane. Teraz nie zamontujemy, bo mamy wkręcone śruby. No i to tyle. No. Dodatkowo tak to trzeba sprzęgli mieli... wszystkie rzeczy dookoła. Tak, sprzęgli centralne. Sprzęgło, że się poznali, którym będziemy dysponować, poznaliście już wcześniej. Także no,
tak na chwilę to obecnie wygląda, a z tyłu jeszcze może pokażmy. Tak. Widzisz, Paweł? Obrócimy. Wierzcie mi, ona jest mała, ale jest dość ciężka. Dość ciężka. Tak. Jest lekka w podług innych skrzyń zdecydowanie, ale wytrzymałość waży. Tutaj mamy adapter, o którym wspominałem zresztą w jednym z poprzednich odcinków. Do tego adaptera montujemy przegół homokinetyczny, no i dalej część czop wału i sam wał napędowy, poduszka skrzyni jedna. Tutaj mamy wodzik do zmiany biegów, całą jego konstrukcję. Oprócz tego z takich technicznych rzeczy, to tutaj jeszcze mamy pod spodem spust oleju. Od góry mamy odpowietrznik. A chłodnice oleju potrzebujemy? Właśnie. Nie, nie stosowane są chłodnice do oleju skrzyni biegów, przynajmniej w tym modelu. I w naszym sporcie nie jest to wymagane. A inaczej, zapytam, ile, powiedz mi, co ile oleju musimy wymieniać w takiej skrzyni? No, tutaj zalecenia producenta są, są dość rygorystyczne. Ale z doświadczenia powiem, że można ten olej wymieniać na przykład co 3-4 motogodziny, czyli... Czyli codziennie w naszym przypadku gdzieś tam w naszym, w naszym wypadku tak, według zaleceń to powinno być to wymieniane, mówię, co te kilka motogodzin. A wchodzi jaka ilość? 1,3 litra. No to 3 litra, to nie są aż takie duże koszty, żeby ten olej wylać, zmienić i wlać mu 1,5 litra. Oczywiście wiadomo, zmieniając to po prostu po zawodach, po takim weekendzie wyścigowym też dużo się nie stanie, nie narobimy sobie dużo szkód. Ale oczywiście trzeba pamiętać o częstych wymieniach, no bo to na dłuższą metę się opłaca po prostu, tak? Mamy mniejsze zużycie elementów i podzespołów w skrzyni. Od tego zużycia oczywiście tak nie unikniemy, no ale można je zminimalizować. Co, Paweł, tak sobie siedzisz na tych wywiadach, nie? No tak sobie siedzę, co mam robić? Taki tak przerywnik to jest fajne od tego, że nie trzeba pracować, co? No. I jesteśmy... Ale można byłoby też być w domu czasami. Ale to byś w domu robił tam. Siedziałbyś, oglądałbyś, wiem, jak miłość, a tak tutaj sobie ze mną porozmawiasz. Miałbym właśnie to Corsę. No ja wiem, bo ty nie lubisz symulatorów. Ja wolę jeździć live. No, widzisz, a tak mógłbyś trenować, nie jeżdżąc na żywo. Ale ja wolę jeździć na żywo. No tak, no ale nie zawsze można. Ale ja zawsze mogę. A jak koronawirus zakaże teraz jazdy samochodami treningowymi, to co? Ja będę jeździł sam, ja nie jeżdżę w towarzystwie, tylko ja będę sam trenował. A trening samemu to nie trening. To jest bardzo dobry trening, ty samemu siebie przekraczasz swoje granice. No ale to do pewnego momentu, a później co? No później jest, opiera się na tym, że jeździ się w parach. Ale ja jeżdżę sam w swoim samochodzie i mój przeciwnik, kolega jeździ w drugim samochodzie też sam, więc nie ma między nami kontaktu. Okej, okay, no chyba, że tak. A to nie, no to kontakt powinien być, no musi być tam, wiesz, popychanie. Kontakt samochodowy, a kontakt międzyludzki jest ograniczony do tej strefy takiej bezpiecznej. Jeżeli tylko będziecie bezpieczni, no to jak najbardziej. Słuchajcie, no to tutaj mamy 9 tydzień, 3 tygodnie prac nam zostało, także myślę, że w niedalekiej przyszłości ten samochód, bardzo bliskiej przyszłości już, wyjedzie o własnych siłach. Mimo, że teraz wygląda to tak, jak wygląda, ale już jest z górki. No, myślę, że tak. Bardzo jesteśmy jest już za połową, jeżeli chodzi o cały proces budowy. Także strojenie i będzie tylko pełen ogień. Tak, ogień. Z rury. Ma być. Trzymajcie się. Cześć.